tvpodkarpacie.pl. Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że rodzice uczniów muszą głęboko sięgnąć do kieszeni, aby zapewnić swoim pociechom wymagane podręczniki, a także wszelkiego rodzaju akcesoria. Dla wielu rodzin jest to znaczne obciążenie domowego budżetu. Według badań CBOS-u przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012-2013 rodzice na zapewnienie szkolnych potrzeb jednego dziecka wydali średnio 725 zł. Ile wydadzą teraz? W tej chwili na książki wydałam ponad 100 zł, na ćwiczenia prawie tyle samo. Co chwilę zmieniają program, także książka z roku na rok już dla dziecka nie będzie. W tamtym roku dziecko szło jako 5-latek. To prawie 300 zł. To jest bardzo dużo jak na 5-latka w Lublinie. To jest bardzo dużo i nie są po prostu zwracane, tak jak już w podstawówce koszty, więc jest drogo. Jak ktoś ma więcej dzieci, to jest strasznie. To zerówki, taki komplet podręczników kosztuje około 110 zł. Później się kształtują tak ceny od pierwszej do trzeciej, to są podręczniki pakowane w boksy. Są różne te boksy, bo różne tytuły tych podręczników, więc koszt takiego boksu kosztuje od 220 do 240 zł 50, no zależy jakie, oprócz języków obcych, bo dodatkowo jeszcze jest religia i język obcy. W tym roku szkolnym do 5 klasy zmieniła się podstawa programowa, więc koszt podręczników jest około 450 zł. Łącznie z językami obcymi, czyli angielski i niemiecki. Począwszy od najmłodszych klas, no to wiadomo, że idą plecaki, bloki, farby, kredki, plastelinki, no zeszyty. To są takie podstawowe rzeczy, które idą do klas początkowych. Około 200 zł. Około 200 zł jest taka klasa ta niższa, natomiast średnia szkoła to jest, oprócz plecaków, no bo wiadomo, że plecaki też wchodzą, no to tak około 150 zł taka, te najpotrzebniejsze rzeczy, no to w takiej kwocie się przedstawiają. Sposobem na tańszą wyprawkę może być zakup książek używanych. Spora grupa rodziców kupuje książki używane, ponieważ są o połowę tańsze niż podręczniki nowe. Szczególnie w sierpniu obserwujemy natężenie ruchu, które potrwa do połowy września. Istnieje także możliwość skorzystania z programu pomocy uczniom Wyprawka Szkolna, na który w tym roku rząd postanowił przeznaczyć 180 milionów złotych, czyli o 52 miliony więcej niż w roku ubiegłym. O dofinansowanie mogą starać się uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i piątych szkół podstawowych, uczniowie klas drugich szkół średnich oraz uczniowie niepełnosprawni. Mamy jedno podstawowe kryterium, jest to kryterium dochodowe. W tym roku obowiązują dwa kryteria. Pierwsze jest dla uczniów szkół podstawowych klas pierwszych i wynosi ono 539 zł netto na członka w rodzinie. Drugie kryterium dotyczy pozostałych klas, czyli tak klasy drugiej, trzeciej, piątej szkoły podstawowej i klas drugich szkół średnich i ono wynosi 456 zł netto na członka w rodzinie. Jeśli chodzi o uczniów niepełnosprawnych, tutaj kryterium dochodowe nie obowiązuje, a więc wszyscy uczniowie niepełnosprawni, którzy wymienieni są w rozporządzeniu, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników. Pomoc jest zróżnicowana i zależy od tego, do której klasy i do jakiego rodzaju szkoły uczeń uczęszcza. Jeśli chodzi o klasę pierwszą, drugą, trzecią szkoły podstawowej, to maksymalne dofinansowanie wynosi 225 zł. Jeśli chodzi o klasę piątą, to dofinansowanie wynosi 325 zł maksymalne. Jeśli chodzi o klasę drugą zasadniczej szkoły zawodowej, dofinansowanie maksymalne może wynieść 390 zł. Jeśli chodzi o uczniów klas drugich, liceów i techników, 445 zł. To są kwoty maksymalne. Mogą być oczywiście niższe, bo one będą potwierdzane rachunkami bądź dowodami zakupu. Wnioski o otrzymanie środków na wyprawkę szkolną są dostępne w każdej szkole na terenie Sanoka. Należy je złożyć w tej samej placówce do 20 września 2013 roku. tvpodkarpacie.pl